W polskich kuchniach marnuje się zbyt wiele żywności. W tym programie pokażemy Wam, jak tego uniknąć. Jak dać kolejną szansę produktom, z którymi nie do końca wiemy, co zrobić, tak aby nie wylądowały w śmietniku. Dlatego program nazwaliśmy Kuchnią Szans. To, co najczęściej marnujemy w naszych kuchniach, to tak zwany obiad z wczoraj. Zwłaszcza, gdy zostaje go mało, wtedy nie za bardzo wiemy, co z nim zrobić. U nas w domu czasami korzystają na tym nasze psy, ale dzisiaj nie poddamy się tak łatwo. O nie, absolutnie nie. Poza tym szkoda byłoby zmarnować tak fantastyczny kawałek kaczki. Myślę, że ja w takim razie nie będę się wspinał na jakieś Himalaje kulinariów i przyrządzę kanapkę idealną. Czyli damy im dzisiaj kolejną szansę. Wczorajszy obiad, czyli piersi kacze, lekko już takie zeschnięte. Co mogę z nimi zrobić? Słuchaj, daj mi, bo ja wiem, że ty się nie lubisz z mięsem jakoś wybitnie obsować. Dla ciebie mam serek kozi, gdybyś mogła mi go pokroić w plastry. Plastry? Tak. Jak grube? Wedle uznania, jakbyś sobie życzyła do kanapki. To nie musi być pierś kacza, to może być, nie wiem, kawałek steka, to może być kawałek karkówki smażonej czy grillowanej. Kanapka zasadniczo jest wyjątkowo pod tym względem wdzięczna, bo przyjmie prawie wszystko. Tak jak pizza chociażby. Jest kilka czy kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt przepisów. Awokado pokroję też w nieco grubsze plastry. Czyli mamy wszystkie składniki. Które pieczywo wybierasz, żona? Zdrowsze. Zdrowsze, czyli to zapewne z ziarnami i tak dalej, i tak dalej. Zrobię tak zwane tymiankowe salsa verde. Salsa verde to nic innego, jak sama nazwa wskazuje, z hiszpańskiego zielony sos, czyli przydałby się zielony składnik. Tym zielonym składnikiem będzie tymianek. Mogę? Naturalnie. Zgodnie wszystkim dzielimy, bardzo mnie to cieszy. Ja to sobie posiekałem, ząbek czosnku, do tego łyżkę tymianku. Tego tymianku też nie może być jakoś wybitnie dużo, bo... A oprócz tymianku coś będzie jeszcze? Oprócz tymianku salsa verde oczywiście, byś mi ciachnęła cytrynkę. Oczywiście. I powiedzmy łyżeczkę tutaj dała, będę Ci bardzo wdzięczny. Ponadto sól. Aha, na odwrót. Ponadto sól. On powinien być dosyć intensywny w smaku, więc tej soli damy nieco więcej. Proszę. Dziękuję bardzo. I teraz przez łapkę odrobinę cytryny. I ostatni składnik do salsa verde, czyli pieprz. Jak dużo? Mój świętej pamięci ojciec mawiał, że kuchnia to nie apteka i my się również do tej zasady stosujemy. Teraz mam dla Ciebie kolejne zadanie. Ja będę blendował, a Ciebie będę prosił, żebyś wolnym strumieniem dolewała zimnej wody. Spokojnie, nic się nie stanie. O, bardzo ładnie. Okej. Okay. Ja proponuję zrobić tak. Zamiast masła damy awokado, które jest dużo zdrowsze. A w połączeniu z pomidorem? Tak. Pozwala nam przyswoić dużo więcej likopenu. Sałaty nigdy nie za dużo. Warto te twardsze fragmenty sobie uciąć ładnie za pomocą nożyka i pach. I pach, patrz. Patrz, panie. Patrz. Mamy sałatę jedną. Proszę. Ulala. Dobrze, zrobimy tak. Mamy sałatę drugą. Czas na naszą główną bohaterkę, czyli układamy pierś kaczą. Dobra, kolejny element. No ja bym dała teraz ser. Jak zwykle mi się zmontowałaś. O. A pomidora bym dała tutaj, o. Tak, sprytna koncepcja. To już to może tutaj na sam, tak? Delikatnie. Łyżka, hej. No ty. Łyżko, no dobrze. Ja bym to, o. Polała tutaj sobie sosem. Fantastyczny pomysł. O. I co? Pomidorek. Tak. Za taką kanapkę to ja bym naprawdę wiele dał. Wespół zespół. Ja sól. Ty pieprz. I fantastycznie. Dobra, to co? Poproszę talerzyk i... Ale żeśmy tutaj zrobili, powiem Ci, na bogato. No, kanapka, powiem Ci, godna. Tak jest. Trzeba ją nieco upchać. Okazuje się, że Polacy najczęściej wyrzucają wędlinę. Głównie dlatego, że po prostu kupują za dużo,
potem nie wiedzą, w jaki sposób i jak długo mogą je przechowywać, a następnie nie wiedzą, co zrobić z tego, co pozostanie. Szklane słoiki dobrze sprawdzają się do przechowywania zup i przetworów. Jeżeli jednak planujemy resztki z obiadu wziąć ze sobą następnego dnia na lunch, do pracy czy do szkoły, warto jest od razu przepakować je do plastikowego pojemnika z przegródkami. Wtedy kanapka nie pomiesza nam się z sosem. U nas wczorajszy obiad dostał kolejną szansę. No cóż, nie trzeba długo namawiać, ja się zabieram za tą kanapkę. Może nie na wizji, bo raczej powinno się ją jeść w samotności. Takich jest gabarytów. Moi drodzy, do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia. Kochani, teraz wszystko w Waszych rękach. Dajcie sobie szansę na pyszne danie. Smacznego!